Minął semafor. Wjeżdża na odcinek IC24. Tutaj jest to przekazywane z pewnym opóźnieniem, ponieważ najpierw informacja trafia na dół do komputera zagrożnościowego. On musi ją obrobić, przesłać tutaj do tych komputerów. Te one też obrabiają i dopiero prezentują daną sytuację na ekranie monitora. Dlatego to jest troszeczkę po czasie, można powiedzieć. Teraz gdzie zatrzymaliśmy się, bo tego opowiedziałem, jak się steruje, na przykład jak się podaje semafory. Żeby wyświetlić semafor, trzeba spełnić określone zależności, tak jak mówiłem. Jest to bardzo rygorystycznie przestrzegane. A na przykład jest też tak zwany przebieg manewrowy. Jeżeli tu stoją na przykład wagony, to nie podamy na ten tor przebiegu pociągowego, ponieważ zależność na to nie pozwoli, bo dany odcinek jest zajęty. Ale lokomotywa musi podjechać do wagonu, zaczepić się, powiedzmy pojechać dalej lub zamknąć. Jest to tak zwany sygnał manewrowy. On jest mniej rygorystyczny, można podać sygnał na tor zajęty i nie wymaga ochrony, drogi ochrony bocznej ani za semaforem. Teraz jest pokazane, że na semaforze R107 wyświetlony jest sygnał manewrowy, czyli jest to jedno białe światło świecące światłem ciągłym. To jest informacja dla kierującego pojazdem szynowym, że może minąć semafor i może jechać do następnego sygnalizatora, który albo wyświetla kolor niebieski, czyli będzie sobie, aż widzę do tarczy manewrowej 50, nie widzę, bo tak kątem 70. Albo na następnego, który świeci na sygnał stój. Jeżeli jedziemy sygnałem pociągowym, to nas niebieskie wtedy nie interesują. Nie dotyczą, można je sobie pominąć. A czy dzieje się wtedy coś awaryjnie tutaj, jeżeli przejedzie stop? Jeżeli przeciągną stop, powiedzmy, semafor. Polecenie jest podświetlenie takiego semafora na czerwone tło i trwa 30 sekund. Jeżeli dyżurny w tym momencie nie wyda następnego polecenia, to jest już nieaktywny. Teraz druga część polecenia. Polecenie SZW, wyświetl sygnał dostępczy na semaforze. Polecenie wysłane. Na semaforze jest wyświetlany sygnał zastępczy. Widać na gruncie, jest światło czerwone, a pod spodem mruga światło białe. To jest informacja dla kierującego pojazdem szynowym, że może pominąć. Pominąć tu taki semafor, wyświetla sygnał stóp. A tutaj jakiś magnes. Dziękuję. Stacja Częstochowa osobowa chce wyprawić pociąg. Tam dyżurny obsłużył urządzenia. U niego mruga strzałka na wyjazd, u nas na przyjazd. Dyżurny dał pozwolenie. Otrzymuje informacje. Na kolei nie przekazuje się informacji w formie, że pociąg relacji takiej i takiej, tylko operuje się numerami. W numerze jest zaklęta informacja o pociągu, skąd on jedzie, jaki to jest pociąg, czy towarowy, czy osobowy. Jak to wyświetlić, tu przebieg? Pociąg? Jedna pociąg i manewr. Jeżeli jest sytuacja awaryjna. No jest pociąg i co tu jeszcze teraz? No i to jakiś manewr dołożyć. Ale gdzie? No dobra, już jest. Zaraz możemy zrobić niespodziankę na chodnikowi, wygasimy mu sygnał. Jest sytuacja awaryjna, dyżurny musi zatrzymać w całej stacji. To jest takie polecenie globalne. Jeżdża się na komputer B. Polecenie SSS. Tak, wszystkie? Nie, ale to pociąg nie wiedzie. A nie, to nie. To nie możemy zrobić, bo byśmy wygasili pociąg. Dlatego chciałem to zrobić na komputerze, który. To jest polecenie, że jednocześnie do wszystkich sygnalizatorów zostanie wysłany sygnał stop. Wszystkie światła, jakie były wyświetlone, nieważne czy to jest manewr, czy pociąg, zostaną z jednym poleceniem wygaszone. Nie tego osobowego zapowiedź. Już chcemy, że zaczyna jedzie. Następny pociąg tutaj. Ta strzałka zrobiła nam się czerwony. To znaczy, że stacja Częstochowa osobowa wykorzystała ten pociąg, tę zgodę i podała semafor. Semafor został wygaszony. Pociąg wyjeżdża ze stacji osobowej. Jeżeli wyjedzie na szlak, ten odcinek jest tutaj kontrolowany. Ta kreseczka zrobi się czerwona. Odcinek szlakowy D1S. Teraz będzie wiadomo, że pociąg wyjechał ze stacji osobowa i jest na szlaku. Wow. Już widać, że już pociąg jest.
I za pewien czas się nie zrobi. Widocznie zajedzie sobie z nim. Ma podany semafor gwiazdowy, zostaje skierowany na tor 1. I tu już mamy dyżurny już wcześniej obsłużył blokadę, czyli Gnaszyn znowu wyraził zgodę, że wyraża zgodę na przyjęcie jednego pociągu. Obsłużył blokadę. Strzałki mamy koloru żółtego. Pociąg idzie do stacji. Przejazd już jest zamknięty, zaraz zostanie wyprawiony. Nieraz jest tak, że pociągu nie ma żadnego, a nieraz jest tak, że pociąg idzie jeden za drugim. Jakieś pytania? Bolko się skończył. Jeździł kiedyś jedyny pospieszny. Proszę, tak, idzie po zielonej linii. To jest złożona i zabezpieczona droga. W aplikacji znajduje się karta sieciowa, która przez wewnętrzną sieć komputerową umożliwia komunikację z komputerami naczelnymi oraz dysk twardy, który przechowuje oprogramowanie sterujące oraz stanowi formę czarnej skrzynki zapisywane są zdarzenia. Tutaj jest karta procesorów. W takiej karcie znajdują się trzy procesory, oznaczone z A, z B, z U. Dwa pierwsze z nich przetwarzają równolegle dane. Każdy z procesorów otrzymuje takie same informacje na wejściu i musi wypracować takie same rozkazy na wyjściu. Jeżeli rozkazy nie są identyczne, są odrzucane. Nie mamy bezpieczeństwa. Widać może tylko komputer aktywny. Klikamy sobie tutaj, wybieramy na przykład point zwrotnica, wybierz i tu mamy takie odpowiednie kody. Potrzebna jest książka kodów. Tutaj jest taka, musimy sprawdzić, jaka wartość zmiennej co oznacza. To już nie jest takie ładne jak u góry. W sterowniku A wystąpi błąd i w tym samym miejscu będzie w tym samym czasie błąd sterownika A. Jeżeli one, żeby wykonać jakąkolwiek czynność, muszą się ze sobą dogadać. Część operacji wykonuje sterownik A, część operacji sterownik B. Tutaj jest moduł zasilacza, jest moduł procesorowy. Programowanie takiego sterownika jest uniwersalne. Można go włączyć i włożyć do dowolnej szafy, ale tylko na pozycję sterownika A. Tutaj znajduje się karta pamięci, jest niezamienialna, dlatego jest na sznurku. Tu zapisane są dane do jakich wyjść, jakie obiekty są podłączone. Dlatego jest to tak zrobione, żeby się nie pomylić. Mamy tu odpowiednia sygnalizacja. I tak tutaj jest informacja dla operatora, a tu jest informacja dla komputera. A jest logiczna jedynka, logiczne zero. On sobie poprawia tę informację, czy w czasie testu wystąpi nam tutaj stan wysoki, czy też nie. Jeżeli takie dwa światła, czyli białe i czerwone, świeciły się jednocześnie, to znaczy, że jest przekroczona wartość prądu, jest dysbark. I to jest informacja dla sterownika A i B, dlatego są podwójne diody. One się tak często testują, tak? One cały czas. To jest jedna sekunda na 5 świateł. To jest impuls trwa 60 nanosekund, przerwa 140, 200 milisekund na jedno światło. I to sobie idzie świątek, niedziela, poniedziałek. Tutaj akurat są zrobione tak, że to są zwrotnica pierwsza i dwuka jeden. Te dwa napędy są sprzężone. Tutaj sobie sterownik wystawia napięcie testowe. Ono jest przekazywane do przełącznicy. Dużo kabelków. Wchodzi jedno, wychodzi osiem. Rozsyłane jest do wszystkich modułów. Trzy z przodu, pięć z tyłu.
Takie napięcie kontrolne sobie przechodzi przez określone zestyki i wraca na kartę wejścia. Na przykład zwrotnica numer 1 znajduje się w położeniu zasadniczym. Przekaźnik K plus jest wzbudzony, czyli przechodzi sobie przez taki zestyk. I teraz patrzymy na przykład zwrotnica numer 1. Dioda trzecia powinna się świecić. Otwieramy, trzecia się świeci, trzecia się świeci. Czyli dwa kanały przekazują taką samą informację. Gdyby jeden nie przekazał tej informacji, to dioda byłaby wygaszona. Komputer zależnościowy uznałby to za sytuację niepewną. I dana zwrotnica by miała status poza kontrolą. Nie można było określić, czy kieruje na prawo, czy na lewo. Jeszcze inny byłyby białe. No i tyle tutaj mówię, pokażę pierwszą blokadę ze stacjami. Dwucelniki po jedynce, dwucelniki po dwójce, do towarzy. Tu zapracamy, zakaźnik jest zbudzony, te zestyki górne są czynne, są zwarte, to znaczy, że odcinek jest wolny. Jeżeli jest zajęty, teraz coś klapie, bo słychać, że jedzie jakiś pociąg, czyli zajmuje odpowiednią sekcję, przekaźniki odpadają. Ta informacja trafia do sterowników, sterowniki do komputera zależnościowego, a ten wysyła informację na górę, czy dany odcinek jest wolny, czy zajęty. Różnie są to ładne śliczne, a nieraz jest butelka, kabel uszkodzony, no to się przełącza. I tu są takie przyszaty w kabel. Jakieś pytania? No to dziękuję.